Dobry wieczór, kochani moi. Niech się nikt nie boi. Zauważyłaś, jak ja zaczynam ostatnio? Odezwij się, Anko. Anulko moja. Dobry wieczór Państwu. Już dwie osoby nas oglądają. Zobaczymy, czy jest live. Wszyscy sprzątają, piorą i gotują. No, ja się właśnie oderwałem od prania. Od sprzątania się oderwałeś, od odkurzacza ci musiałam siłą oderwać. Leciałeś, dywany chciałeś trzepać. Ja nie wiem, dlaczego... Okna myłeś po nocy. Dlaczego moja żona jest taka złośliwa? Powiedziałam ci, rób live'a, a ty nie, będę makowce kręcił, pierogi lepił, łóżka daj kobieto zrobić. Czekaj, to troszkę sobie poprawię. A ja cię nie widzę tu. Jak to nie widzisz? Ja siebie widzę. A o co prosiłem jak zwykle? Ja zciszyłam. Zciszyłaś. No, o. Za chwilę zaczynamy, już prawie 1000 widzów. Ja widzę 806. A ja widzę 808. Idź sobie do okulisty. Ładnie ze mną rozmawiasz, naprawdę. No, łóżka nie jest uklejone. Uszka? Przekuj sobie uszy. Przekuję. Ja. Kochanie, dla ciebie wszystko. O, Małgosia Sawicka-Żukowska, autorka Misia Gabisia ogląda. Pozdrów Małgosię. A jak bardzo oficjalnie powiedziałaś. Cześć, Gosiu. No bo to nasza autorka. Oj, dobra. Jest 1000. Pozdrów. Izabela. A może ty zaczniesz występować znowu, kochanie? Mogę, bo ty... nie mam fryzury. Ania dzisiaj nie ma fryzury, więc nie może wystąpić. Przez ciebie nie zdążyłam. Ach, przeze mnie. No tak, bo musiałam cudownie ten robić kutię. A myślę, że mnie to w ogóle słychać? Myślę, że ciebie słychać. Ale możesz się przesunąć, nie będziecie widzieć. Nie będziecie widzieć. Ale kto nie będziecie widzieć? Nie będziecie widać. To ja ci powiem dokąd. Tutaj, o, masz, dotąd się możesz przesunąć. Jeszcze możesz. A czy ty na pewno chcesz, żeby było mnie słychać? Tak, chcę, bo cię kocham. No dobra, zaczynamy! Show must go on! Cudownie. Dobry wieczór, moi kochani. Nazywam się Tomasz Sekielski. Witam z Onet Rano. To jest Sekielski Sunday Night Live. A, sorry. To jest Sekielski Sunday Night Live. Najlepsze show internetowe w Polsce. A ja nazywam się Tomasz Sekielski. I jak pewnie się domyślacie, poprowadzę ten program. Nie zauważyłem, Ania, wcale. Nie. Później mi ludzie powiedzą, napiszą, że zrobiłaś mi takie. Dobra, ja muszę tutaj do roboty się brać, bo... Pytania będą. Cześć, Betty. Wesołych świąt, moi kochani. Słuchajcie, dzisiaj króciutko, ponieważ jesteśmy w szale nieprzygotowań świątecznych, ponieważ w tym roku dajemy dyla i uciekamy. Nie, że przed świętami czy tam rodziną, ale tak jakoś sobie postanowiliśmy, że wyjeżdżamy z Polski. Nie zawsze. Na zawsze to może w przyszłym roku, bo trzeba parę rzeczy zorganizować, ale na razie wyjeżdżamy sobie na święta i Sylwestra, prawda, kochanie? Nie wiem. Nie wiesz. No dobrze. Powiedz teraz coś mądrego. No mówię coś mądrego, cały czas. Panie Tomku, i co z tym panem Tomaszem Lisem? No, wiem niewiele więcej niż wy, a jeśli nawet bym wiedział dużo więcej, to i tak chyba rozumiecie bez upoważnienia. Znaczy Tomek sam informuje o swoim stanie zdrowia. Dzisiaj zamieścił w internecie zdjęcie. Reagujcie w mediach społecznościowych, odpowiadajcie na jego tweety, posty i inne rzeczy, które zamieszcza. Na pewno będzie mu miło. Ja przy każdej okazji go pozdrawiam, trzymam za niego kciuki. Poinformowałem też, że wiele osób, tak jak ja, liczy na szybki jego powrót i wszyscy mu życzymy dużo zdrowia. I mam nadzieję, że Tomek, który jest prawdziwym fajterem, szybko się pozbiera i wróci do pełni zdrowia i znowu będzie aktywnie działał dziennikarsko. Tego życzę jemu, wam i sobie.
Wszystkiego dobrego, Tomku. Jakbyś przez przypadek nas tutaj oglądał, to na pewno tutaj zaraz też przeczytasz wiele pozdrowień pod swoim adresem. Życzymy Ci wszyscy dużo, dużo zdrowia. Prawda? Tak, ja też życzę bardzo, bardzo dużo zdrowia i spokoju. Tak jest. No dobrze, to jest Sekielski Sunday Night Live i jak zacząłem, zanim żona mi przerwała, będzie dzisiaj krótko, ponieważ jesteśmy... Tak treściwie. Jesteśmy w szale pakowania się na wyjazd, jutro rano samolot, więc jak się pewnie domyślacie, jest poszukiwanie rzeczy, które... Ja nie, ja jestem spakowana. Tak, tak. Ania jest spakowana. Jesteśmy jeszcze w szale zastanawiania się, o czym zapomnieliśmy, co przepakować, co do walizki włożyć, a co wyjąć. Więc atmosfera jest taka... Ta-da! Ta-da! Jest. Właśnie. Słowa ci zabrakło, jak zwykle musiałem coś mądrego dopowiedzieć. Nie, bo ja się boję przy tobie powiedzieć, że jest nerwowo, bo ty mnie opieprzysz zaraz. Nie, tak nigdy mówię. W życiu. No dobrze, więc my się tutaj troszkę zbieramy, ale też troszkę chyba sobie poplotkujemy, prawda? Panie Sekielski, ale ma pan dużo pozytywnej energii? Ja zawsze mam dużo. Ja go ładuję. Ania mnie doładowuje. Chociaż właściwie może odwrotnie. Prawda, że? Prawda, że. Prawda, że. My się po prostu ładujemy wzajemnie energią pozytywną. Ale to jeszcze nie ma 22. Kochanie, można się ładować w różny sposób pozytywną energią. Także przed 22. Wiesz, dawno cię nie widziałam. Nie kłam. Nie, nie kłamie. No dobrze. To ja tutaj te przekomarzanki małżeńskie na razie odłożę na bok. Tak jak już sobie życzymy i pozdrawiamy się troszkę już świątecznie, to sobie i wam, moi kochani, życzę, abyśmy kiedyś w końcu doczekali się w tym kraju polityków z klasą. Opozycji, która nie będzie miała wszystkiego w D i nie będzie tutaj darła szat, krzyczała i mówiła o końcu demokracji i dyktaturze, a jednocześnie tak wielu z nich nie przychodzi później na głosowanie, w którym mogą zmienić porządek obrad Sejmu i przynajmniej trochę popsuć krwi tym, którzy na chama próbują założyć kaganiec sędziom i sądom. Mówię tutaj oczywiście o posłach, którzy nie przyszli na głosowanie, ale moim zdaniem w ogóle całej opozycji należy się duża i widoczna nawet z kosmosu czerwona kartka, ponieważ mam wrażenie, że tam kompletnie jest plaża. Po prostu. Jeśli ktoś mi mówi o końcu demokracji, jeśli ktoś mi mówi o dyktaturze, jeśli ktoś mówi wychodź na ulicę, bo trzeba bronić, bo ktoś chce nam coś zabrać, chce zabrać nam jakieś prawa, chce ograniczyć wolność sądów i wy, wielu z was przynajmniej, wyszło na ulicę, aby tych sądów bronić, po czym następnego dnia komuś się nie chciało wstać na godzinę 10, aby zagłosować, bo mieli inne ważne obowiązki. A co takiego w dniu posiedzenia Sejmu ma do roboty poseł, jak nie siedzieć w Sejmie i głosować? Tak, jasne, oczywiście. Naprawdę, posłowie się nie przepracowują, a szczególnie pod rządami PiS-u, ponieważ te posiedzenia są raz na kwartał organizowane. Przesadzam, ale to nie są prace Sejmu, takie jak ja pamiętam, gdzie tydzień, a czasami i co tydzień odbywały się posiedzenia albo były kontynuowane i praca wrzała. Tak, dobrze. Więc generalnie uważam opozycję za śmiechu wartą i możecie się ze mną nie zgadzać i możecie uważać, że nie należy ich krytykować, bo przecież PiS i tak dalej. Uważam, że w Polsce potrzeba dużej pokoleniowej i jakościowej zmiany. No niestety, i jak słyszę, że pan Borys Budka ma być nowym, charyzmatycznym liderem Platformy, a nie potrafi jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej zdyscyplinować wszystkich posłów, aby byli na głosowaniach, no to ja mu widzę, jak on będzie zarządzał całą partią. Mhm, na pewno to będzie zmiana jakościowa na lepsze.
Jestem trochę zły i możecie powiedzieć, że nie przesadzam. Ale, ja jestem bardzo zła. Ale Ania jest bardzo zła, więc to nic, jeśli chodzi o to, jak zła jest ma żona. Następna rzecz, która mnie jakoś poirytowała, ale też trochę rozśmieszyła, to jest zachowanie Tuska. Donald Tusk opowiada o tym, jakim jest fajterem. O tym, że on nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I co więcej, może za 5 lat w tych wyborach prezydenckich to on jednak wystartuje, a w ogóle to mówi o tym, co trzeba w polskiej polityce zrobić, a czego nie zrobić i że jest pełen energii. Panie przewodniczący Donaldzie Tusku, można było wystartować w wyborach prezydenckich, powalczyć, postarać się, pokazać to, jakim to pan jest fajterem i jak to pan nie odpuszcza. Teraz to są, jak to się mówi, kocopały. Kocopoły. Kocopały. Kocopoły. Przepraszam. Kocopały. A może i kocopały. No mówiłam, że to jest program przed 22. Kocopoły. To ja, dziękuję ci, żonko. To są, ale jak się mówi, kocopoły, ale też takie, wiesz, jak ktoś wciska. Tak ci mogę kit. Na ucho powiedzieć. No w każdym razie, Donald Tusk tak się angażuje w te walki, że nawet nie zdążył na protest w obronie wolnych sądów, bo podpisywał swoją książkę. To też pokazuje, co jest ważniejszym priorytetem. No jednak zarabianie kasy na książce, tak mi się wydaje, niż tam jakieś demonstrowanie w obronie wolnych sądów. Ale na pewno się czepią, bo przecież PiS, bo przecież demokracja, bo przecież dyktatura. Ale jeśli nie będziemy mieli realnej alternatywy, jeśli nie będziemy mieli realnego wyboru, to będzie, jak to się mówi, zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak? Tak. Marcin Zawadzki pisze, tak, że jest. Kocopołę. Kocopołę. No tak, no i powtórzyłem po żonie. Po prostu źle powiedziałem. Przepraszam was i żonę mą. Annę. To była kolejna rzecz, która w tym tygodniu jakoś tak mi się rzuciła w oczy. Czyli Donald Tusk, odważny po fakcie. Fighter w komentowaniu. Fighter w ocenianiu innych. Człowiek, który wie, jak wygrywać wybory, ale jakoś w tych wyborach wystartować nie chciał. No i tyle. Tak? Tak. 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 Więc proponuję... O, Rafał. Tusk to nasza ostatnia nadzieja w walce z Kaczyńskim za 4 lata. Tłumaczył dokładnie. Krytykować łatwo. Rafał! Opowiadać o tym, że za 4 lata to się coś zrobi i za 4 lata to już będziemy mistrzami świata, to ja też tak mogę. To nic nie kosztuje. Donald Tusk najpierw, że tak powiem, dał dyla na dobrą unijną posadę, na której on osobiście niewątpliwie zyskał. I teraz nie mówię nawet o pieniądzach i finansach, ale niewątpliwie też zdobył doświadczenie i międzynarodowe kontakty. Polska zyskała na tym niewiele, natomiast on osobiście na pewno tak. A zostawił tu niezły bajzel, partię w rozsypce, rząd, który nie bardzo już, właściwie już dryfował. Więc pamiętajmy też to Donaldowi Tuskowi i pamiętajmy, gdy dziś obiecuje, czy też zapowiada, jak to już będzie wspaniale za 4 lata. Jakoś nie chce mi się wierzyć, jeśli nie chciało mu się teraz, jeśli nie był w stanie teraz stanąć do walki, to za 4 lata. Kto będzie potrzebował za 4 lata Donalda Tuska? Nawet dziś ci, którzy są jego najwierniejszymi fanami, za 4 lata nie będą już pamiętali o kimś takim jak Donald Tusk. Tomek na prezydenta. Tak jest, ale czego prezydenta? Odejdźmy już od tej polityki. Dobrze. Proszę cię. Naprawdę, bo tu ludzie piszą, że nie ma już, czy jest jakaś alternatywa. Rafał. O, Tomek. Nie masz abonamentu naprawdę, ale nikt inny nie nadaje na lidera. Aha, bo Rafał to jest Rafał wciąż zachwycony Donaldem Tuskiem.
No ja zdecydowanie mniej. I to nie od dziś. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz z takich, które mnie strasznie wkurzyły. Znaczy strasznie wkurzyły to złe słowo. Takie poirytowały. Ja? Nie, żabeczko, ty nigdy. To jest to, co nawygadywał Roman Polański w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Powiem krótko, czytając ten wywiad miałem wrażenie, jakbym czytał wywiad z duchownym, który wykorzystał seksualnie dziecko i minęło wiele lat. Te same tłumaczenia, i które można właściwie podsumować w jeden sposób, albo wszystko jest nieprawdą i tutaj biedny człowiek pada ofiarą zmowy po latach tych, którzy chcą go zniszczyć. I po drugie, no a jeśli nawet się coś zdarzyło, no to rzeczywiście nie powinno się zdarzyć, ale dziecko samo chciało, dziecko jest winne, tak w ogóle to nie było dziecko, tylko już zdeprawowana małolata. Ja tutaj używam nie słów Romana Polańskiego, tylko tak swoich, skracając jego wywód, który moim zdaniem pokazuje, że Roman Polański nie zrozumiał nic z tego, co się wokół niego dzieje. Szkoda, bo jest wielkim reżyserem, ale często tak bywa, że nie każdy wielki artysta jest też wielkim człowiekiem. Więc tutaj to jest kolejna rzecz i też pewnie za chwilę odezwą się obrońcy Romana Polańskiego, że tyle lat minęło, że przecież ona, ta jedna, wybaczyła, ta zgwałcona 13-latka, zgwałcona analnie, a najpierw odurzona narkotykami, przypomnę wam, 13-latka. Więc jeśli zaczniecie bronić tutaj Romana Polańskiego, bo wielkim artystą wszakże jest, to chcę wam tylko jedną rzecz powiedzieć, abyście się zastanowili jednocześnie i przykładali tę samą miarę do każdego, kto skrzywdzi dziecko, bez względu na to, czy to jest ksiądz, czy wielki artysta. Każdy powinien odpowiedzieć i nie powinniśmy rozróżniać, że jeden gwałciciel jest dobry, bo jest właśnie wybitnym reżyserem, a do tego Polakiem, a drugi nie, bo jest księdzem. I ksiądz to, jego trzeba piętnować i nawet jeśli minęło 30 czy 40 lat, a reżysera nie. Nie godzę się z takim podejściem, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że Roman Polański niczego wciąż nie rozumie. Tyle. Padło kilka pytań o Szymona Hołownię, ale ty już kiedyś o tym mówiłeś. Ja nie wiem, będziemy się zajmować Szymonem Hołownią. Myślę, że niech Szymon Hołownia nabierze może rozpędu. Niech coś się wydarzy w jego kampanii, bo to, że ogłosił i to, że tam coś tweetuje co jakiś czas, to trudno jest na razie w jakikolwiek sposób komentować. Choć ciekawe jest to, że dzisiaj był opublikowany kolejny sondaż, tym razem przeprowadzony dla Wirtualnej Polski. I jeśli dobrze to zapamiętałem, ale zaraz zerknę, żeby was tutaj nic nie robić. Nie. Ja myślę, wiesz, już o walizce nie spakowałem. Po prostu się, żeby wam... Dobra. Chciałam coś innego powiedzieć, ale... Ten... No tak, wiem, Aniu. Już zerkam. Już wam powiem, jaki jest ten sondaż, bo nie wiem... I jaki jest też... Nie wiem, internet, nie internet. Mi zasuwa jak stary teraz. Jak stary zasuwa ci? Ładuje mi się kółeczko na twarzy. Super. Czyli nie zasuwa jak stary. No dobrze. To w międzyczasie odpowiedz na pytanie, ile schudłeś, bo wszyscy piszą, że pięknie wyglądasz, cudownie, że ciebie jest mniej. Więc zanim otworzysz ten sondaż, to powiedz, że... Schudłem 47 kg już. Jest znakomicie, czuję się świetnie. I oby tak dalej. No bo co też mogę więcej powiedzieć? Żona jest tutaj świadkiem, że bardzo zdrowo się prowadzę, prawda? Nie będę się wypowiadać. No co, nie prowadzę się zdrowo? Za mało jesz. A, Ania, uważasz, za mało jem. Za rzadko, o tak powiem. Za rzadko. Za mało, za rzadko. Człowiek po prostu nigdy nie oczywiście, zawsze coś jest nie tak. No dobrze. Krzysztof Frydrych pyta. Tomasz, ostatnio nie zdążyliśmy poruszyć tematu Nobel dla Olgi Tokarczuk.
Jak odbierasz tę nagrodę i czy twoim zdaniem takie osoby jak pani Olga powinny angażować się w życie publiczno-polityczne, w walkę o naszą wolność? Jestem na tak, jeśli chodzi o Nobla. Jestem na tak, aby ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje ciekawe przemyślenia, a do tych zaliczam Olgę Tokarczuk, aby brały udział w życiu publicznym. Ja nie mówię, że koniecznie, żeby została teraz polityczką, broń Panie Boże, w tym sensie, że szkoda Olgi Tokarczuk, aby angażowała się w polską politykę tę, jaka jest teraz, znaczy w sensie czynnym takim, żeby tam posłowała czy coś. Natomiast jest aktywistką, bierze udział w wielu akcjach, manifestacjach, wspiera wiele inicjatyw, że tak powiem, obywatelskich i chwała jej za to. Uważam, że naprawdę warto jej posłuchać i warto ją posłuchać z takim dystansem, nie szufladkując jej po tej czy po innej stronie, tylko wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia. Ten jej wykład noblowski o czułym narratorze jest genialny, jeśli chodzi o prostotę, przekaz. Ale też o przekaz, tak. Więc polecam każdemu i mam nadzieję, że wiele osób ten wykład sobie przeczyta, on jest do przeczytania, do odsłuchania też jest, więc bardzo się cieszę, że taka osoba otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Bardzo panią Olgę cenię i pozdrawiam. Joanna Schmidt się martwi, że jak będziesz chudł, to znikniesz. Chudł, aż znikł. Nie, no tak się nie stanie. Nie pozwolę ci. Oczywiście, że nie. No dobrze. Robert Wróbel mówi, że tak. Jeżeli będziesz miał kontakt telefoniczny z Tomkiem Lisem, to żebyś go od wszystkich, od niego, no i myślę, że od wszystkich nas tutaj pozdrowił. Oczywiście tak zrobię. Na pewno tak zrobię, jak tylko będę miał. Ale to już ktoś pisał i wiele osób, że tak było, tak ten, a może byśmy coś tak optymistycznego, wesołego, że jednak jesteśmy, że potrafimy się połączyć jako naród. Ja też bym chciała jakimś takim optymistycznego akcentu, a nie tylko polityka, ble, 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 ble. Tomek, odezwij się. Zastanawiam się. Nie, tutaj piękne pozdrowionka ślecie. Ja wiem, co można powiedzieć. O, Iwona Baczek pisze, że Olga Tokarczuk, duma narodowa. Oczywiście, czyli już się mamy z czego cieszyć. To, że jest nas ponad 1000 osób, jest to po prostu rewelacyjne. Ja jako ja bardzo się cieszę. A ty? Ja jako twój mąż też. A jako nie mąż? Proszę? A jako nie mąż prowadzący ten program? Z tego, co wiem, jest pani żonata. Mężatko, jest pani, o Jezu. Co pan mówi? Co ja dzisiaj w ogóle wygaduję? Ty co mi się w ogóle... chyba mam, jak to się mówi, raj ze fiber, tak? Nie, po prostu dawno się nie widzieliśmy. Co ja w ogóle... Moje feromony na ciebie, chciałam powiedzieć, akceptują, ale nie, wpływają. Pani Tomaszu, ja za rzadko to zagęścić, a pani Tokarczuk przecież jej się należało, to nie ironia. Nie rozumiem, dobrze? Za rzadko to zagęścić jedzenie. Anna Soszyńska się pyta, żebyś przypomniał, kiedy zabawa wchowanego. Nie wiem, czy zdążymy na ten koniec stycznia. Jak nie zdążymy na koniec stycznia, to będzie w lutym. No po prostu musicie się troszkę uzbroić w cierpliwość, ale ten wszystko mamy, nic nam tam nie grozi, że ten film by się miał nie ukazać czy coś, tylko powiem wam też szczerze, zastanawiamy się z Markiem po prostu, czy koniec stycznia jest dobrym terminem, ponieważ będziemy w środku ferii zimowych w Polsce i ze względu też na zasięgi i na to, aby ten film dotarł do jak największej liczby osób, chcielibyśmy, aby jego premiera odbyła się w takim dobrym czasie na oglądanie internetu. Na odbiór, tak. Więc dlatego zastanawiamy się, czy może jednak nie przełożyć na po ferie zimowe. Tam ostatnie ferie kończą się jakoś w
połowie lutego, prawda, Aniu? 23 lutego. Tak. Nawet 23. No ale to są, wiesz... No, no tak, ale zastanawiamy się nad tym i... Późno. Co trochę późno? No, no myślisz, że tak, 23 lutego chcecie dziś. A co? Myślę, że tak połowa lutego. No nie, raczej już po feriach, jak już to już konsekwentnie na koniec byśmy, może 29. Katarzyna lutego. Kasia pisze, żeby na 14 lutego. Walentynki. Ach, walentynki, ojeny, Kasia. Ojeny. Co ty masz w głowie, dziewczyno? Ja tu widzę, że dziewczyny to w ogóle... Dziewczyno ma... Po feriach, racja, Katarzyna napisała, żeby po feriach. A kiedy film o skokach, Mariusz Stopczyński? No, poczekajcie, słuchajcie, no bo wypuśćmy ten i będziemy rozmawiać o terminach filmu o skokach. Późna wiosna, no. Naprawdę jesteśmy mocno zarobieni i działamy, a nie chcemy wypuszczać produktów, które nie spełnią oczekiwań, szczególnie, że sami sobie trochę tę poprzeczkę wysoko zawiesiliśmy, mówię, jeśli chodzi o poziom filmów dokumentalnych i nie chcielibyśmy, aby to nagle było coś takiego, co wszyscy później zrobią, słabe. Więc tutaj będziemy dopieszczać i pieścić i lepiej chwilkę poczekać dłużej, prawda? Tak, Ania? Tak. No wesprzyj mnie tutaj w mojej argumentacji. Zaczytałaś się. Czytam ten. No. Są jeszcze jakieś pytanka? Nie ma. Życzonka. Życzenia, bo było mnóstwo życzeń. Kochani. Wesołych, radosnych, spokojnych, tak. Cudownych. Tak. Rodzinnych. Tak. Spokojnych. Tak. Teresa pisze. Tak. Tak. Dla nas i dla całej rodziny. Złóż ładne życzenia. Już. Taki wiesz, od serca. Od serduszka. Twojego ślicznego, kochanego serca. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Ja też. Mam nadzieję, że będziecie z nami. To nie jest ostatni program w tym roku. Będziemy nadawać... Wiesz stąd? Bo to jest, wszyscy się pytają, to jest tajemnica. To jest tajemnica. Więc będzie jeszcze wydanie... Ale to czekaj, za tydzień. 29 będzie jeszcze. Tak, za tydzień jest 29. Tak, bo 23 jest jutro, a Wigilia 24. Czyli widzimy się za tydzień. Podsumujemy wtedy sobie jakoś rok. Tajemnicę. I zdradzimy wtedy tajemnicę. Tak. Więc tak. Na święta. Dla tych, którzy obchodzą i tych, którzy nie obchodzą. Dla tych, którzy wierzą i nie wierzą. Życzę spokoju w trakcie najbliższych dni. Życzę Wam, abyście odpoczęli od trosk codzienności, abyście w ogóle się nie zamartwiali polityką, abyście pobyli razem z najbliższymi, z przyjaciółmi, z rodziną, aby było Wam po prostu dobrze i żebyście czuli się kochani. I żebyście kochali. I żebyśmy wszyscy byli dla siebie przynajmniej przez te kilka dni tak zupełnie switaśni, milusińscy, całuśni i tacy, że aż słodziacy, że aż cukrzyca. Tego Wam życzę. Życzę Wam sekielscy, tego Wam życzę. Ja też. No sekielscy powiedziałem przecież. Ja też. Też. Moja żona też. Też. Ale nie powiedziałem tego tak pięknie jak Ty. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Ale wtedy namówię Anię, żeby już się pokazała. Fryzurę se zrobię. Se zrobi. Se. Se. Sir.